sprawie wszystkich problemów, jakie nurtują ziemię dolnośląską, którą pani reprezentuje. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja przyjechałam z Wrocławia na obrady czwarte. Dziękuję za zaproszenie Sejmu Wolnego. Znaczy, my nie zapraszamy, my zwołujemy. Każdy może przyjechać. Tak, więc Wici otrzymał. O, właśnie. Dziękuję. I pani je przyjęła. Dokładnie. Czuła się pani zwołana. Na tą sesję przyjechałam. Ja może w pierwszym punkcie powiem o nieważności bezwzględnej wyborów samorządowych. Więc nieważność bezwzględna z mocy prawa, czyli kodeksu cywilnego, dotyczy, skupię się na tych jednych wyborach do samorządów, które odbyły się w pierwszej turze 16 listopada 2014 roku. Prawdopodobnie to samo dotyczy innych poprzednich wyborów, ale zatrzymajmy się na tych, które obarczone jako czynność prawna, obarczone są tak poważną wadą, że z mocy prawa są, kodeksu cywilnego są nieważne. I ta nieważność bezwzględna posiada kilka przesłanek. Ja wymienię tylko jedną, podstęp. I powiem jeszcze, że nieważność bezwzględną z mocy prawa dla osób, które nie wiedzą o tym rozróżnieniu, z mocy prawa to znaczy nie sąd i żaden sędzia nie decyduje o tej nieważności, tylko ona po prostu wynika z mocy prawa. To jest ważne, dlatego że mamy sytuację w trzeciej RP taką, że w Państwowej Komisji Wyborczej zasiaduje 9 sędziów. 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 3 sędziów Sądu Najwyższego i 3 sędziów Administracyjnego Sądu Najwyższego. I ta Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła w ustalonym terminie zgłoszenie Komitetu Wyborczego RAŚ, czyli Ruch Autonomii Śląsk. Ja uważam, że Państwowa Komisja Wyborcza popełniła przestępstwo, przyjmując zgłoszenie tego komitetu i w konsekwencji dopuszczając ten komitet wyborczy do startu w wyborach, konkretnie do dwóch sejmików, sejmiku śląskiego i sejmiku województwa opolskiego. Ogłoszone wyniki, ten komitet wyborczy RAŚ otrzymał ponad 20% w każdym z tych sejmików. Więc mamy do czynienia z podstępem tego rodzaju, że... A dlaczego pani uważa, że nie powinna przyjąć tego ruchu? Nie powinna przyjąć, dlatego że Ruch Autonomii Śląsk powinien moim zdaniem zostać delegalizowany jak najszybciej, dlatego że celem tego ruchu jest oderwanie dwóch województw od Rzeczpospolitej. No mowa jest o Śląskim i Śląsku Opolskim. A Dolnośląski nie? Na Dolnym Śląsku jest trochę inna sytuacja, dlatego że konsulat Republiki Federalnej Niemiec jest chyba największym konsulatem w ogóle w Europie. Ponad 700 urzędników. Oni pracują dla Polski oczywiście. Oczywiście. Republika Federalna Niemiec ma tak obszerny... W jakim celu Republika Federalna Niemiec finansuje tak obszerny zasoby ludzkie, konsulat? I filie tego konsulatu są... No, to, co ten konsulat wyprawia na Dolnym Śląsku, to jest osobny temat. Jest po prostu... taka sytuacja, że naprawdę czasami nie wiemy, w jakim państwie Dolny Śląsk jest. Czyli mamy 3 województw, nie 2, tylko 3. A centrala jest w Wrocławiu.